Witamy serdecznie. Dzisiaj piękna pogoda nad całym Opolem i ważny moment dla Piastonaliów. Inauguracja wielkiej sceny i prawdziwa gratka dla miłośników muzyki klubowej. A tutaj na kampusie Uniwersytetu Polskiego odbędą się koncerty zespołów, a także premiera długo oczekiwanego Libdaba. Wiesz co, Ola? Ja pójdę na Politechnikę, a ty zostań tutaj na naszym kampusie, ok? Ok. Lecę. Dzień, w którym kręciliśmy Libdaba, byłem zaskoczony i mobilizacją ludzi, i zaangażowaniem, tym, że każdy chciał z nami to wspólnie zrobić i zrobiliśmy to. Atmosfera naprawdę była fantastyczna. No i mam nadzieję, że efekt będzie podobny, że każdy odbierze to w taki sam sposób, jak samo kręcenie. Jak doszło do współpracy pomiędzy Wami a samorządem Uniwersytetu Polskiego? Szymon Wolf zadzwonił tutaj do nas i spytał się, czy chcemy napisać hymn. Zaraz się zacznie premiera Libdaba. Jakie masz w związku z tym przeczucia? No, na pewno ciekawość mnie zżera. Bo to jednak cały dzień prawie tutaj siedzieliśmy, wszyscy te 500 osób, które brało udział w kręceniu. No i ciekawy jestem. Cieszymy się, naprawdę było ekstra dużo ludzi i było super, taka atmosfera była. Tak bawiliście się przy ulicy Oleskiej na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast tutaj, na Politechnice, zabawa trwała w najlepsze już od samego rana. Zobaczcie sami. No tak, no przyszliśmy tutaj po to, żeby wyłączyć ten teren spoza miasta, żeby go ogrodzić i zablokować, po to, żeby tutaj studenci, mieszkańcy w sumie Opola również mogli się bawić w trakcie Piastonaliów. To przychodzi przede wszystkim o ogrodzenie płotkami, które będą strzegły naszego bezpieczeństwa i które odizolują nas od całego miasta. Czy czujecie już zmęczenie? Nie, no co ty, my dopiero zaczynamy zabawę. Muszę to wygrać, ten mecz, żeby wyjść dalej z grupy. Jak nie wygram, no to idę pisać licencjat dalej. Czym sugerowałeś się, zapraszając Wippenberga, Plotka czy Inoxa? No tak, chciałem, żeby te Piastonalia troszkę były inne niż w tym zeszłym roku. Postanowiłem właśnie prowadzić Wippenberga, Plotka czy Inoxa, z tego względu, że tak naprawdę wszyscy trzymają się w jednym klimacie progresywnego house'u. Chciałem ich zaprezentować tutaj szerszej publiczności. Nie miałem okazji, kiedy ja byłem studentem, uczestniczyć w juvenaliach, ale teraz nadrabiam jako DJ. Dzisiaj jestem w Opolu, jutro jestem w Lublinie, więc korzystam póki mogę. Audience, how is Polish people? Oh, I always love to come over here because the Polish crowd is always very into partying. They know how to party and they always want to have fun, and that's what it's all about. I hope you're gonna have a good time today. I will see you next time. Bye bye. O,
Spotykasz na tym samym kamieniu na tak, mnie. Tak, cały czas czekam, bo naprawdę było dużo się tutaj dzisiaj działo. Podobnie było na Politechnice, gdzie Dzień Muzyki Klubowej zapisze się w historii tegorocznych Piastonaliów. A wy zostańcie z nami, bo jutro już gruba biba. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć!